Jesteśmy za Górowa, to niedaleko Słupcy, Konina, powiat słupecki. Stamtąd wyruszyliśmy nadwarciańskim szlakiem Świętego Jakuba. Zakończyliśmy ten etap i od poniedziałku robimy ten wielkopolski, tą wielkopolską część szlaku Świętego Jakuba. I no, pielgrzymujemy tutaj właściwie tak rodzinnie, w sensie parafii, bo jesteśmy z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie i chcemy właśnie, no jeśli Pan Bóg pozwoli, to jak najdalej dojść. Ktoś złośliwy obliczył nam, że za 35 lat będziemy w Hiszpanii. Podążacie drogą Świętego Jakuba, tak. Prawda? Jak się podoba ten szlak? No my go odkrywamy, bo my go znaliśmy tam z mapy, kiedy przygotowywaliśmy te spotkania, ale no odkrywamy, no przepiękne strony na razie, przepiękne turystycznie, ale też i dużo tych wartości takich duchowych, religijnych, naprawdę bardzo ciekawy szlak. A miasto Wschowa? A, no Wschowa, no to tutaj już przeżyliśmy coś takiego pięknego, polską gościnność i dziękujemy bardzo za to.